Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi i w tym odcinku będziemy kontynuować zadanie z Morkwargiem, które niestety musiałem przerwać w poprzednim odcinku, teraz już powinno być ok, więc sobie to zadanie skończymy. Odrosła! Zawsze odrasta! Winszuję zdrowia. Nie chcesz usłyszeć tej historii! Okej. Teraz pozwolę mu opowiedzieć tą historię. Niech będzie moja strata. Mów. Przyszli wojownie. Wiedzieli, że nie zabiją. To złapali. Przekuli łańcuchem. Zamknęli tu. Wiesz, co zrobiłem? Odgryzłem sobie nogę. I się uwolniłem. Z każdym kasem ryłem z bólu. Rygałem krwią. Kto by pomyślał, że odgryzanie własnych kończyn może boleć? Nie rozumiesz! To było coś więcej! Jak gryzłem to, jakbym połykał rozżarzone węgle! Jakbym się rozpadał od środka! Ale zrobiłem to! Zrobiłem! A potem... Rozszarpałem ich na strzępy bohaterów pierdolonych. I co, mam ci współczuć? Nie! Masz coś zrozumieć. Nie zabijesz. Nie powstrzymasz. Nie skrępujesz. No jest osoba sobie. Odczaruj mnie, bo zawsze wrócę. Dopadnę jak teraz. Na razie do mnie jeszcze nie dopadłeś. Dobra, kończymy tą rozmowę. Nie mam odsypko załatwić. Dobra, interakcja, interakcja. No i znów się spotykamy. Możesz zakończyć. Odczaruję. Zaraz się odceruję, spokojnie. Już mam pomysł, jak to zrobić. Już wiem, jak to zrobimy. Weź gryza, to powinno odczynić kontwę. To samo mówiłeś ostatnim razem. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz. Oby się nie mylił, bo zagryz rozszarpie. Co zrobiłeś? Nakarmiłem cię twoim własnym ciałem, a klątwa zdaje się na to nie zezwala. Kurysylu! Oszukałeś mnie! Oszukałeś! Jak Kauter od Imolgierda! Bynajmniej. Chciałeś, żebym odczynił urok? Proszę bardzo. No. Rezygnamy, Markwarga. No cóż.
kończysz historię naszego wilkołaka? Odbierz nagrodę od zleceniodawcy. Dobra, najpierw musimy jakoś jeszcze wyjść z tego ogrodu, no ale bądź zadanie wykonane. To był właśnie sposób, i właściwie to jeden ze sposobów na to, żeby odczynić klątwę. No ja tak właśnie postąpiłam. Był jeszcze jeden sposób, ale to był sposób taki bardziej skomplikowany. Można go było faktycznie odcerować z żył, ale nie zamierzam tego robić, dlatego ponieważ Morkwar to był zły człowiek. Morkwar to jego człowiek, on rabował, napadał ludzi, zabijał, mordował ludzi. On wrócił do swoich zwyczajów, gdybym go odcerowała, tak? Upewniłam się, że już nikogo więcej nie skrzywdzi. Ani jako wilkołak, ani jako człowiek. Ech. Dobra, chwila, bo... Musimy teraz jakoś wyjść z tych ogrodów. Ale dosłownie Geralt oskał go, a właściwie to wykiwał go w taki sam sposób, jak Gaunter wykiwał Ulgierda. Dalej, płotka, dalej! Mówi, że mamy go odczarować, no to cóż. Nie odczarowaliśmy go, ale też wspominał o tym, że mam ocenić klątwę, no to klątwę odceniłam. Tyle, że nie tak, jak on by chciał. Ej, dobra, nie w tam stronę. Zobaczmy w ogóle jest opis tego zadania, więc to jest skusa. Wyspy Skelligo mają dół długi bogato który gdzieś tam tajemnicy królów, pamiętnych i pamiętających jest zasobów elfów, teraz tych lasów, cudów, przygód, jedno z miejsc, które najbardziej zakładał Geraltów i w pamięć był pozycony ogród, położony mimo podar świątyni Frey, gdzieś bym odkrył go przez przypadek i znalazł tam dla siebie zajęcie. Okazało się bowiem, że wśród zmurszałych murów całej pnęzda bestia. Wiedźmin postanowił wypróbować nowatorską metodę odcinienia uroku, nakarmił wilkołaka jego własnym mięsem. Staranie Geralta zakończyło się po głównicy sukcesem. Klątwa została sprawą niesiona, ale Morkwar zmarł nie odzyskał ludzkiej postaci. Wobec tego jednak na to, jak okrutnych cynów dopuścił się ów pirat, ciężko go załować. No właśnie, był okrutny, był zbrodniarzem, więc... Co by nam taki koń nie zasłużył? Witaj w świątyni Frey, jestem Kurisu. W czym mogę ci pomóc? Jesteś nowicjuszką? Bo na kapłankę mi nie wyglądasz. Naprawdę? Masz dobre oko, choć trochę się pomyliłeś. Nie jestem ani kapłanką, ani nowicjuszką. Ona jest chyba z jednego zdania. Z piratów byłam ranna. Siostry Astrid i Dalla znalazły mnie nieprzytomną na plaży. Wzięły mnie do świątyni i zajęły się mną. Zawdzięczam im życie. Niezła przygoda. Masz dokąd wrócić? Czy chcesz tu zostać? Mam brata na Ard Skellig. Pewnie mnie szuka i odchodzi od zmysłów. Kiedy całkiem wydobrzeję, znajdę jakiś drakar i wrócę do domu. Bywaj. No właśnie, tego brata mogliśmy spotkać wcześniej. On by nam zdać odnalezienie jej. Ty, która obdarzasz miłością, ale to może jest... miłością i siłą. Uda mi się go później znaleźć. W jakiej sprawie sprowadza cię tu bogini? Mam wrażenie, że sam się tu sprowadziłem. Nie jesteś wyznawcą Frey. Nie, ale szanuję jej wyznawców i kapłanki.
To dobrze o tobie świadczy, ale też nie ma znaczenia. Freja nagradza i karze również innowierców oraz Ateuszów. Oddanie jej czci pomaga, ale o niczym nie przesądza. Czyli ich zdaniem i tak jestem grzesnicką. Potrzebujesz? Mimo tego, że mogę okasować zasunek tej wiedzy, no to ja dziękuję w takim razie. Ja nie zamierzam mieć nic wspólnego z ich wiarą. Czy możesz mi opowiedzieć o tej świątyni? Zdarzyło się, że Freja zgubiła swojego ulubionego białego kota. Szukała na wszystkich wyspach i w końcu znalazła go tutaj. Freja uradowała się i pobłogosławiła to miejsce, w którym później założono świątynię. Nie wiedziałem, że Freja lubi koty. Twoja ignorancja nie robi na mnie wrażenia. Biały kot jest świętym zwierzęciem bogini i ma głębokie znaczenie symboliczne. W tej świątyni Freja pomaga szczególnie tym, którzy czegoś wytrwale szukają. Może i dla ciebie będzie łaskawa. Nie krzyw się. Czyżbyś miał aż tak potężnych przyjaciół, że możesz sobie pozwolić na odtrącenie pomocy bogów? Bywaj. Zostawię to naprawdę bez komentarza, bo nie, takie po prostu osoby na mnie bardzo źle działają. Freja niech będzie z tobą. Z kim ja mam porozmawiać? Proszę, uważaj. Z kim ja mam porozmawiać? Tak. Wow! No z... Co mój? Ja nie mogę z nim porozmawiać, ej! Matko... Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. Służymy tej, która jest dziewicą. Proszę, matką. Uważaj, starucho. Słucham cię, wędrowcze. Ej no! Freja, jak będzie z tobą. Ej, no nie mogę z nią porozmawiać! Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. No nie mówcie, że coś mi się tutaj zbugowało, ja nie wiem, może pomedytuję z 2 godziny i może to naprawi problem, ale... Tak? Kur... jak ja tego nie cierpię! Coś mi się tu zbugowało ewidentnie, nie mogę z nią porozmawiać. Bratu memu daj siłę, by miecz jego lekki był, a szyję mi w gardczyków odsłonięty. No słuchajcie, ja sobie muszę w takim razie chyba do końca nie tego zadania zostawić na inną okazję. Au! Jak łazisz? Rejo, przyjmijmy modły, wysłuchajmy próśb. Dalej. Chciałem to zadanie dokładać w tym odcinku, ale teraz to nie wiem. Dobra, może na razie sobie to zadanie tak zostawię. Ale... Chyba to później wróci. Nie, no kurde, to mi się chyba musiał zbugować najwyraźniej, no a to niby Cyberpunk jest tak zbugowany. Zaraz ją teraz z jakiejś racji nie mogę porozmawiać. Nie no. Idę w tą stronę w sumie. Takimi mieczykami to sobie można najwyżej w zębach podłubać. To jest... Mam jakieś zdanie. Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów, jak mogę pomóc. O co chodzi z tymi podkowami? Zawieszają je ci, którzy chcą wziąć udział w wyścigach śmiałków. Wyścigi? Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych.
Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy. Czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. Aha, czyli takie zasady obowiązują. To niezwykle to kolorowe jest, naprawdę. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Zwycięzca może liczyć na jakąś nagrodę? Okryje się chwałą, dowiedzie swojego męstwa. Nie o to mi chodziło. Miałem nadzieję na coś bardziej materialnego. Dla nas ma to akurat najmniejsze znaczenie. Ale tak, zwycięzca zawsze dostaje coś, co będzie przypominać o jego wyczynie. Czasem jest to miecz, czasem hełm albo tarcza. No proszę, jednak potraficie być praktyczni. Trochę ruchu nie zaszkodzi. To gdzie odbywają się te wyścigi? Pierwsze trzy na Art Skellig, a ten, kto zwycięży w nich wszystkich przynajmniej raz, wróci tu, na Hindarsfjall, żeby zmierzyć się w finałowej gonitwie z najlepszym jeźdźcem zeszłego roku. Jasne. Co to za jeden? Jedna. Astrid ze Spikerok, zwana Żmiją. Sympatyczny przydomek. I w pełni zasłużony. Powodzenia, Wiedźminie. Oby twoje wyczyny sprawiły bogini przyjemność. W sumie zawsze myślałam, że Astrid tutaj właśnie, o której jest wspominane, to jest ta sama Astrid, z którą docenienie ma Ciri, ale teraz skoro ona wspomina o tym, że ona jest z Hindarsfjall, to może tak nie do końca, to jest ta sama Astrid. Dobra, to można w Gwinda zagrać. Złe czasy nastały. W takich dniach solidna broń to mus. A może nie pogardzisz partyjką Gwinta? Gwincik musi być. On musi być Gwincik. Brakowało mi oczywiście zdolność dowódcą. No i czemu nie mam spiegów, gdy są potrzebne? Kurde, no nie mam spiegów. No nie dobrze. Dobra, nie zabierze mi karty, na szczęście. Kurde, no akurat tego spiega musi mieć. Dobra, będzie pasował. Okej, okay, mamy spiega na szczęście. Kurde, niestety mam moje domości dowódcy. No nie! To chyba spasuje.
Obydko nie ma spiega. Naprawdę potrzebowała jakichś dobrych kart. No to przegrałam. Świetnie, przegrałam, no super! Przegrałam. Spróbujmy jeszcze raz. Czasy nastały. W takich dniach solidna broń to mus. A może nie pogardzisz partyjką Gwinta? Chyba dwa razy mogę zagrać Gwinta, żeby nie było problemów, co? Co były lepsze kart? No i nie wiem, co są lepsze karty. No nie mam spiega znowu. Po raz kolejny Tarnotowiza. Dobra, zabiorę go poza ogon za chwilę. Chyba to będzie miał miejsce więcej dziesiątek. Teraz Maskiego. Go zabiorę. Kurde, kolejny spieg, ale dobra, będę miała Yennefer. Bo mogę tego spiega jeszcze przywrócić. Jest w Alach. Chyba spasuje. Jezu, znowu mogę mieć naprawdę problem. On jest to może mieć spieg. To on może mieć manekiny jest w sumie. Zostało to na skalę cyfrów, będzie dobrym pomysłem. Jakie mam miejsce, gdy go spiega chciał? O nie, nie! Dobra, ale wiecie co? Użyję w takim razie taskającego mrozu. To mi zdecydowanie ułatwi robotę. Niech on na razie myśli, że wygrywa. I to taskającym mrozem być może uda mi się go załatwić. Teraz najgorsze jest to, że on ma za mnie czyste nieba. Jak on użyje to z tego nieba, to przegrałem. Choć coś czuję, kurde, nie wiem. Chyba i tak przegram. Nie? Dobra, okej.
Tylko oby nie ma z tego nieba, oby nie ma z tego nieba. Nie ma z tego nieba, wygrałam. Dobrze. Nie pomnożę sobie te karty, wygraliśmy. No, to można by zdać dosłownie w tym momencie caskamy, co by rozum nie uratował. Mamy zlecenie do zrobienia. Wyście wiedźmin. Tak, dobrze widzę. Tak, macie dla mnie jakąś robotę? Jeśli tylko się zgodzicie, grasuje tu monstrum jakowej w okolicy, że strach za opłotki wyjść. A wiecie chociaż co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się, kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale sferę się uparł, drużynę zwołał i... Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? Ale co robi ta płotka? Patrzy na płotkę. Porozmawiajmy o nagrodzie. Targować się chcecie? Jak to liczycie? Od wysokości w kłębie? To nigdy nie w stanie mnie zadziwiać. Zależy od gatunku. Za utopca mniej, za kuroliszka więcej. Ha, ale przecie nie wiadomo, co tu się u nas przy trakcie zalęgło. Ubijcie to, wtedy porozmawiamy. A ja myślę, że porozmawiamy już teraz. Cenę ustalimy z góry. Z dodatkiem za nieprzewidziane ryzyko. No to ile? A niech wam będzie. W końcu to wy karku nadstawiacie. Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Ot tam siedzą, przy chacie. Okej, no dobrze byłoby z nim porozmawiać faktycznie. Ta jego nowa bramka to jest znika. Rybami, ale nie ma to jak porządny barankot. Ty się godzisz, by łoże dzień jest dla ciebie ta czarodziejka. On by jej kijem nie dotknął. O Wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. O co chodzi? No słyszał doktor, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony psi syn? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem uszli. Naprawdę myśleliście, że sami dacie sobie radę z tym potworem? Musieliśmy spróbować. Jak nie my, to kto? Myślisz, że do Larwik co miesiąc Wiedźmini przyjeżdżają roboty poszukać? No w sumie to jest to prawda. Jaką mają gwarancję za Wiedźmin, nagle się niespodziewanie się pojawi tutaj. Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozpruł.
Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? No, nie to z tym. Wygląda mężnie. To co? Nie to co ten mój ladaco. 12 minut, więc sobie powinnam kończyć, bo... będzie znowu nie tak zimno nad wozem. Ale... no, chciałbym mi to sprawdzić, wreszcie mogę z tą kapłanką porozmawiać. Teraz minął trochę czasu, bo teraz wreszcie będę mogła, bo to się naprawiło. A umiesz wrzucać toporem? Mój brat umie. Więc to sprawdzę i zakończymy odcinek, bo no, zadanie już nie będę robiła dlatego, bo... trochę mimo coś chcę zająć. Po prostu boję się, że coś by się mogło zrypać. Mamy swoje cyki zrobienia. Okej, to jest to miejsce, ale dobra, na razie to jak chcę udać do tej kwatenki w tablicy. Jestem w stanie rozmawiać z tymi kapłankami, a właściwie z tą konkretną kapłanką. Obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. No chyba nie da rady. Tak? No serio, naprawdę, pokazuje mi, że mam z nią porozmawiać. A nie mogę, bo to się musiało chyba zlicować najwyraźniej. Naprawdę, to mi tak wkusa. O nie! Za to dziadostwo. Dobra, to nie kończymy odcinek. No widzicie, do 30 minut, a co ponad 30 minut mogę, bo psychologa nic nie chce jeszcze minut, no to dzieje się właśnie to, więc przepraszam, musimy skończyć. To będzie na tyle. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, no. Po prostu, to się tutaj chyba najwyraźniej musiało zlicować, ale ja to spróbuję zostać. Spróbuję to zostać, po prostu ja zrobię to takiego, że... ja później odpalę na nowo grę, sprawdzę, co można z nią porozmawiać jeszcze. Jeśli się będzie dało, to wtedy odbiorę nagrodę. Na chwilę obecną końcę, to będzie na tyle. Bywajcie. A co odbiorę nagrodę na nagraniu, tak? Po prostu jutro odbierzemy nagrodę w kolejnym odcinku, jeśli faktycznie będę mogła z nią potem porozmawiać, gdy wstanę grę na nowo. No ale na chwilę obecną końcę, to będzie na tyle. Bywajcie.